I wtedy pewnie zaproponował, że może w takim razie za rok też do niego dołączam, bo nie ma nikogo w planach, jeżeli chodzi o załogę. Teraz żeśmy przyszykowani Annę do zwodowania w rzece Mackenzie, bo to jest ujście rzeki Mackenzie. W tym miejscu, gdzie Anna stała na siłowaniu, to jest najbardziej wysunięte na północ miasteczko kanadyjskie i mówi. Ostatnie miejsce, gdzie jeszcze jest ani drzew, ani asfaltu. Ludzie żyją tak, jak tutaj widzimy. To jest miasteczko kanadyjskie, ale tak samo wyglądają wioski alaskańskie. To są bardzo surowe warunki, dlatego że ci ludzie są mają dostęp do cywilizacji, bo tak jak widzimy, no mimo że nie ma samochodów zbyt wielu, bo nie ma gdzie tymi samochodami jeździć, dlatego że nie ma dróg jako takich między wioskami, nie da się przejechać samochodem, no ale te psie zaprzęgi nie są dla turystów. Oczywiście jak turyści tam przyjeżdżają, bardzo rzadko zaglądają tam turyści, no ale można wynająć sobie taki psi zaprzęg, natomiast no, praktycznie jest to środek bluzy z kapturem. Kobiety chodzą w takich bluzach, no i właśnie jest to sposób na otrzymanie, na noszenie dzieci. Nikt nie używa żadnych nosidełek, dzieciaki się po prostu nosi w tych kapturach. Nie jest do końca właściwa, bo miejscowi rozróżniają, że renifer to jest hodowlany taki zwierzak. Natomiast tutaj mamy dzikie renifery, to oni się nie powinno mówić renifery, tylko to są karibu. Karibu mają chudsze mięso, bo dużo tam migrują, dużo wędrują. Natomiast renifery to są takie spoślaczki, które gdzieś tam w zagrodach są. Byliśmy zaskoczeni, że zwierzęta podchodzą tak bardzo blisko. One podchodzą na kilka metrów. Między innymi chyba dlatego, znaczy nie wiem, to jest takie moje wytłumaczenie, że po prostu nie znają ludzi. Tam jest tak mało ludzi. Myśmy byli w miejscach oddalonych od cywilizacji. Więc podejrzewam, że te zwierzaki nigdy mogły nie widzieć żadnej dwunożnej istoty i po prostu były ciekawe. Takie zaległości. W Kanadzie nie widzieliśmy żadnych. Poza tym, że na tablicach rejestracyjnych samochodów są niedźwiedzie, znaczy tego profil niedźwiedzi zrobione, numery są wpisane w profil niedźwiedzia, są na wizerunki niedźwiedzi na nogach samolotów. W każdym muzeum miejscowym zobaczymy niedźwiedzia. Widzimy, że to jest wielki, potężny zwierzak. To nie jest taki misiek do pogłaskania, tylko to jest bardzo ważny zwierzak. Kolejne 10 dni pójść w tą drem i ona ciepła, na pewno delikatna w dotyku. Z niedźwiedziami na północy Kanady czy Alaski jest tak, że wszyscy chętni do odstrzymania niedźwiedzia zgłaszają się do jakiegoś tam wójta wioski. Ale teraz cię wyściskał, to proszę tutaj brać. Zgasiłbyśmy kolejny, bardziej podoba rozsądku.